jak z twoją miłością obecnie? Czy jesteś z kimś, kogoś masz na oku? Nie, teraz nawet nie mam czasu na randkowanie, szczerze, ale jeśli ktoś się pojawi w moim życiu, to super. Mhm. Jak wspominasz ten trzymiesięczny, no po wyjściu z programu byliście z Dominikiem 3 miesiące, jak wspominasz ten związek z Dominikiem? Dominik to bardzo fajny chłopak, ale po prostu nie był dla mnie, więc jakby nie ma sensu ciągnąć czegoś, żeby komuś robić krzywdę, sobie samej, dlatego tak zdecydowaliśmy razem. Wspominam bardzo dobrze, dużo było śmiechu, więcej było śmiechu niż łez. Powiedziałaś, że nie byłaś spełniona przy Dominiku. Co ci brakowało w nim? Przede wszystkim mamy zupełnie inne priorytety. Dla mnie najważniejsza jest szkoła, praca. U niego to było troszkę inaczej. Bardziej chodzi o te właśnie zainteresowania. A to jak u niego było? Bo mówiłaś też, że on jest z innego świata. To z jakiego on jest, a z jakiego ty jesteś? No tak jak mówię, ja właśnie bardzo dużo się uczę. Też pracuję od rana do nocy, on też nie zawsze był w stanie jakby to zaakceptować. No u niego dzień po prostu wyglądał troszkę inaczej niż mój i nie mogliśmy tego dopasować. A możesz tu zdradzić, o co głównie chodziło, o co się kłóciliście? Nie było zbyt wiele kłótni, tak po prostu doszliśmy do wniosku właśnie, że po prostu nie umiemy się dogadać. Tyle. I łatwo przyszło rozstanie, czy bolało? Zawsze boli, ale jakby miałam już wcześniej jedno takie rozstanie, które przeżyłam strasznie i jakby nauczyłam się to znosić, ponieważ jeśli ktoś nie chce być z tobą albo się właśnie nie dogadujecie, to bez sensu jest to ciągnąć. Dlatego to było bardziej takie, że razem do tego doszliśmy, razem zdecydowaliśmy, że tak będzie, więc nie bolało aż tak bardzo. Wiadomo, że tęskni się za tą osobą, brakuje bliskości, ale no to jest normalne przy rozstaniach.